Uroczyste otwarcie nowej fontanny w parku przy ulicy Mickiewicza odbyło się 3 listopada. Kraśnicka fontanna stała się znakomitą ozdobą stwarzającą niezastąpiony klimat w naszym mieście. Otwarcia fontanny dokonał burmistrz miasta Piotr Czubiński, który przeciął wstęgą. Przybyli kraśniczanie mogli uczestniczyć w licznych konkursach i zabawach, jednak głównym punktem spotkania był pokaz świateł i muzyki. W dzisiejszym dniu została otwarta fontanna, podświetlana z muzyką. Od godziny 14 do 22 o pełnych godzinach będą tutaj towarzyszyły fontannie nie tylko podświetlenia, ale także i utwory ze znanych filmów. Będzie można przyjść, odpocząć, posłuchać muzyki, zrobić zdjęcie i wysłać swoim znajomym za granicą w Polsce, bo to jest bardzo fajne miejsce w Kraśniku i myślę, że wielu kraśniczan z tego miejsca skorzysta. Modernizacja fontanny trwała 3 miesiące. Prace remontowe objęły rozbiórkę starej betonowej konstrukcji, odnowę niecki oraz wymianę rur i armatury wodnej. Ponadto fontanna wyposażona została w podwodne reflektory. Nowa fontanna wywarła duże wrażenie wśród mieszkańców, a park stał się miejscem do spotkań z przyjaciółmi. Fontanna tutaj w dzielnicy Fabrycznej to taka może inwestycja na dni pogodne i ciepłe, na lato. Niemniej jednak cieszy oko. Powiem krótko, Fabryczny zasługuje na taką fontannę, bo to ładne miasto i ładna dzielnica. A co kraśniczanie sądzą o fontannie? Bardzo ładna, śliczna, niespotykana, także można ją chwalić, no tylko może trochę za drogo kosztuje, ale pamiątka zostaje dla kraśniczan na zawsze. Burmistrz się postarał, jednak mamy dobrego burmistrza. Podoba mi się, oczywiście. No. Nie było dawno takiej fontanny, więc wreszcie stała taka stara, odremontowali. No i w zasadzie to już dawno to powinno być i bardzo, bardzo fajnie, że jest odnowiona. Przepiękny pomysł, wspaniały pomysł. Uważam, że jest przepiękna, cudowna, wspaniała. Należało się to Kraśnikowi od wielu, wielu lat. I myślę, że pan burmistrz to jest wspaniały człowiek, który naprawdę stworzył przepiękną rzecz dla oczu, dla wspaniałych ludzi, dla starszych, młodszych, najmłodszych. I myślę, że to jest naprawdę wspaniały prezent. I myślę, że to jest nie pierwsza inicjatywa, która nas jeszcze zadziwi zarządu pana naszego burmistrza. Bardzo mi się podoba. Zresztą ja w ogóle lubię takie rozrywki. To jest w tym wieku zresztą, no. To jest bardzo przyjemnie. Jak są dni seniora czy coś, to chętnie uczestniczę w takich sprawach. I tu jak najbardziej. Zadowolony jestem. Wnuczków odprowadziłem do domu, a ja jeszcze zostałem. Bardzo fajna. Zawsze wieczorami przychodzimy tu z koleżanką i z moim chłopakiem i bardzo nam się podoba. Codziennie tutaj przychodzę z dzieckiem. Dziecko bardzo fajnie się bawi, jest zadowolone. Także fajnie, super pomysł. To pierwsza tego typu fontanna w naszym mieście, z której kraśniczanie są bardzo dumni.